Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny raz w grze The Binding of Isaac Repentance w challenge'u Nuzloop. A więc tak, bez zbędnego przedłużania, przyszła pora na kolejnego challenge'a, takiego zwykłego. I dzisiaj chciałbym zrobić coś lżejszego niż większość, ponownie. Więc tak, Head Trauma. Inaczej mówiąc, challenge, w którym przy użyciu sobie Milka i miliona innych przedmiotów mam taką piękną po prostu zbieranie łez, które będą wokół nas się kręcić i tak, nimi będziemy mieli teraz tkować, chodzić i w ogóle. Challenge, który powiem wam szczerze, wbrew opinii większości, moim zdaniem jest bardzo łatwy. I no, nawet już dobrze zaczęliśmy. Vassal Hearty i Chariot pozwoli nam wyjść bez trzymania obrażeń. I tak, no ogólnie mówiąc, jest moim zdaniem bardzo przyjemny i fajny, bo pokazuje ciekawe zastosowanie jednego z moich bardziej lubianych, czy nawet ulubionych, można powiedzieć, przedmiotów w oryginalnym Isaacu, Rebirthie. Bo tak tylko dodam, plaszówkę nie grałem za bardzo. I konkretnie chodzi o mleczko sojowe. Bo widzicie, mleczko sojowe plus niewielka planeta daje takie ładne efekty. Dodać do tego właśnie, jak tutaj jest pokazane, parę innych rzeczy, typu właśnie kamień niewielki bądź sztabka. Po prostu jakiekolwiek większe damage i efekty. I proszę, no mamy efektywny sposób na pozbywanie się większości przeszkód. I dobra. Jak na razie początek mamy idealny. W sumie 4 soul hearty i pełne życie już teraz. I cóż, nie będzie perfekcji za przejście piwnicy. Jako, że tutaj dostałem obrażenia, bo tak, niestety Curse Roomy liczą się do marnowania dealów, jeśli się nie mylę. I też liczą się jako otrzymanie obrażeń, przez co perfekcja, no niestety nie wejdzie. Ciekawe, dajmy na to maszyny do dodawania krwi już nie liczą. Co prawda nadal mogą zniszczyć perfekcję, ale właśnie bezpośrednio się nie liczą do niedostania. Dobra, zanim pójdziemy jeszcze na bossa, to warto byłoby poszukać. Oj, dobra, perfekcji nie będzie przez moją głupotę. Ale tak, chciałem właśnie poszukać jeszcze jakichś kamyków i ewentualnie sklepa. Kosztowało mnie to, jak widać, sporo, bo aż pół soul hearta. No i szans na perfekcję, która daje dosłownie, dopóki mi nie trafią, 10 szczęścia, co w przypadku, jak to się nazywa, a w przypadku efektów takich, jak tutaj mamy tą sztabkę metalu na Sejmilku, oznacza mniej więcej tyle, co to, że tak najprościej mówiąc, po prostu każda prawie łza będzie specjalna. Oczywiście pomijając fakt, że no, mamy tylko jeden efekt, lepiej też działa, jeśli masz ich dużo. A dobra, mniejsza. Gemini, czyli dwóch bossów w cenie jednego. Walka dosyć easy, chociaż maluch potrafi być irytujący. Więc tak, powiem szczerze, prawdopodobnie maluch byłby w stanie nas unicestwić przez to, w jaki sposób tutaj plujemy mleczkiem sojowym, jeśli byśmy go nie pokonali pierwszego, więc tak, na szczęście się udało. I dobra, Bizabi. Okej, okay, fajnie. A mnie zerze pigułę. Battery. Dobra. Smutne, ale dobra. Naprawdę nie ma co się przejmować, tak. Mamy jeszcze zapas soul heartów. Więc tak. Wejdę, czemu nie. Wiem, że jest to może błąd. I tak, gdybym był ekspertem naukos, bym jakoś wlazł, nie otrzymując, a póki co nie mogę i klątwa Boba, dobra. I teraz jeszcze wychodząc, zanim wyjdziemy normalnie, zobaczymy, czy nie ma tu sekretnego pokoju. Oczywiście, że jest, więc tak, właśnie sobie oszczędziliśmy w ten sposób pulsu harta. Prawda, przypłacając w ten sposób kilkoma bombami, chociaż dobra. Z tego co widzę, to zarówno bomby, jak i inne rzeczy z nawiązką się zwróciły. Więc ja, udało się wyjść, hura. Teraz tylko nie umrzeć od zielonych much i będzie dobrze. Oczywiście nadal wyszukując kamyków z X-ami. I żeby nie było, wiem, że są jeszcze jakieś super ukryte kamienie, ale jeśli te super ukryte, powiedzmy, są dostępne od początku, a nie że trzeba jakoś odblokowywać, to niestety, ale nigdy dosłownie nie znalazłem takiego kamyka. Poza tym, że no jestem świadom faktu, że działają w ten sposób, że wybuchają od dwóch bomb, a nie jednej. I tak, tutaj się plączę, ale mniejsza. Okej. Okay. Do góry? A dobra, mamy sklepy. Lubię sklepy. Może trafimy tutaj jakieś przydatne rzeczy. Co prawda lepiej moglibyśmy mieć rozwinięte sklepy, no ale niestety. Jeszcze jesteśmy wcześniej w etapie, więc nie mamy. I
Health down. Oczywiście musiałem złą pigułę znowu dostać. No tak. Dobra. Sklep nie jest rozwinięty, ale i tak jestem zadowolony. Bierzemy Biblię. Więc niestety achievementa to nie dostaniemy, czy unlocka bardziej niż achievementa. Bo nadal jest to challenge, a nie zwykłe podejście. Ale nie ma co płakać z tego powodu. Najważniejsze, że tak. Mamy już gwarantowane, że jeśli dojdziemy do mamuśki, to mamuśkę pokonamy nawet na pół serca. To tak po prostu. Właśnie to jest piękno Biblii. Jak już wspominałem kiedyś i prawdopodobnie każdy tak, kto grał w Isaaca bądź go oglądał, wie. Podczas walki z Eatleafs, łomem na sercem mamuśki, łomem na mamuśką, Biblia natychmiastowo pokonuje naszego oponenta. Natomiast w przypadku walki z diabołem, jeśli użyjemy, to natychmiastowo giniemy, więc ja. Takie coś za coś, okej. I wchodzimy. Nie jest to może najmądrzejsze, ale przynajmniej nie. Czuję się bezpieczny i tak, kontrakt from below. Oczywiście, że wezmę podwójne dropy wszelkiej maści. No. To jest zbyt dobre, żeby nie brać po prostu. I przy okazji cena w ten sposób. Nawet jeśli już więcej nie dostaniemy żadnych ofert, to przynajmniej mamy gwarancję, że ta jedna jednak, którą dostaliśmy, no, była dobra. Bardzo dobra nawet. I okej, okay, teraz hosty. Dobra, nie lubię hostów, ale tak. No trzymam wrażenie. To coś. Nie skupiam się za bardzo na graniu, to akurat można szczerze powiedzieć. Tutaj staram się gadać z sensem jakimś. Ale tak. Ważne, że mam jeszcze zapas sobie hardów i black hardów, więc nawet jeśli będę trzymał w takie głupie sposoby obrażenia, no to raczej nie będzie aż tak źle. Może tylko, że jesteśmy na cavesach. A nie ukrywam, od cavesów trochę gorzej jest z wyszukiwaniem u mnie tych kamyków specjalnych. No, oczywiście nadal to nie jest takie trudne jak na łąbie, ale... No, tak. I podwójne piguły. Against Forever. Miłe. Ale nie aż takie potrzebne, więc... O, więcej czempionów. Oczywiście, że nie. Nie jestem aż tak masochistą, idiotą w ogóle. I tak, z sklepa nie ma co iść. I tak nie kupimy niczego przydatnego aż tak bardzo. Brakuje 3 monet. I tak, jestem świadom, że mógłbym niby pójść poszukać tych monet, ale... Nie mam po co. Mój cel to jest po prostu przejścia, nie jakieś, nie wiadomo jakie wyczyny robić. Nie mam zamiaru, no nie wiem, jakoś oszukiwać systemu i próbować udać się na buff, którzy są jeszcze w ogóle poblokowani, których nawet w normalnych przebiegach boję się robić, najczęściej przegrywam czy coś. Więc no, powiedzmy, że po prostu już skupimy się. Łuki, co? Oczywiście, że dostanę wrażenie w jakiś głupi sposób. Właśnie na przeżyciu i na pewno nie mamuśki. Czy bardziej nadał się do mamuśki, bo jak dojdziemy, to już nie ma co mówić o ryzyku niepokonania jej. Nie, póki trzymamy Biblię. Okej, okay, chodź, Mega Fatty. Dlatego Mega Fatty to jest chyba jeden z łatwiejszych bossów poniekąd. Chociaż nie powiedziałbym, że najłatwiejszy, co to nie. Jest dużo łatwiejszych, ale tak. I dobra, dostaliśmy jeszcze coś, co jeszcze bardziej wspomogło nasze płakanie. Dobra. Więc hit w dziurę i lecimy dalej. Są to już caves 2, dobra. O, Arcade Room. Maszyna dotacji krwi, okej. Okay. Chęcią pogram tej maszynie. Pewnie i tak. A jeszcze jej nie wysadzę. Ale dobra, wysadziłem. Zapomniałem, że jeszcze nie mam blokowanego czegoś bardzo istotnego dla tych maszyn. Ale mniejsza. Teraz oddamy tutaj wszystko. I tak, jak skończymy grać na tamtym diabolicznym żebroczku, to potem zagramy sobie na zwykłym. A póki co muszę się ustawić tak, żeby mnie nie trafiały, czyli kątem. Właśnie to jest metoda na walkę z tymi szynkami. Ustaw się pod kątem, to się nigdy nie trafią. Przeciwieństwo tego, co jest, jeśli chce się walczyć z tym jakby czarnymi kulkami, które właśnie atakują zawsze pod kątem. Dlatego nie lubię, jak wiecie, szynki są połączone z nimi. W ten sposób ciężko bezpieczne miejsce. Ale jeśli nie są z nimi, no to najczęściej, jeśli ma się jak łatwo strzelać pod kątem, to GG. Płynki nie groźne. I dobra. Tutaj mamy... O nie! O nie, 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 nie. Tutaj tak trzeba robić, powiem szczerze, bo to rozwala system i w ten sposób pozwala łatwo właśnie ich unicestwić, jeśli są trochę bliżej. Ale tak, nie lubię takich miejsc jak tamto. Są zbyt ryzykowne. Okej. Okay. Czerwonych serc też nadal nie ma. Co nie ukrywam, jest trochę niepokojące.
na pewno niepokojące. W szczególności pod tym względem, że to jakieś chce grać właśnie na żebraczkach. Okej, dobra, widzę tego kamienia. Głupie łzy. To właśnie przydałoby się więcej bomb, może być. Jeszcze jeden pokój. Po tym pokoju wracamy grać dalej na żebraczkach. Co tym razem na jednym, jak i na drugim. Już po prostu nie ma co czekać. Potem mi się nie będzie chciał, wiecie, wracać, a tak to przynajmniej. Przynajmniej jest większa szansa, że się uda. I tak, mówiłem, nie będzie mi się chciał wracać, idziemy grać na żebraczkach i tak polazłem. No coś, całuję. Dobra. No dobra, mamy sklepa. Co? Może i lepiej. O, i widzicie właśnie na tych kulkach czarnych, mówiłem. Jeśli się z nimi walczy, to trzeba znaleźć miejsce na równi. Oczywiście tego nie zrobiłem, przez co zostałem trafiony, ale no. Przynajmniej znam techniki, wiecie. To, że znam, to już naprawdę połowa sukcesu w moim wykonaniu. A dobra, w moim wykonaniu można nawet więcej niż połowa. Dobra, wsadzimy się gościu. Damy dodatkową szansę na diaboła. Bo jak wiadomo, teraz już możemy tylko z diabołem się dogadywać. I mamy bossa. Dobra, nie wiem, co mi dało wrażenie tym razem, ale okej. Okej, dobra. Na przyszłość wniosek. Mają większy rozmiar kolizji niż rzeczywiście ich moduł. Okej. Dobra, mniejsze już polecam na bossa, zapomniałem, żeby pograć na żebraczkę. I tak, Bambino. Boss Dawn of Repentance. Czyli bossowa odmiana Bambo. Jednego z ciekawszych towarzyszy, których można sobie jako przedmiot zdobyć i zrekrutować. I teraz taka ciekawostka, w ogóle Bambo według Edmunda, jednego z ojców założycieli Isaaca, czy w sumie głównego ojca założyciela, to dosłownie jest połączenie bezdomniaka, czyli Bama, Bam, i Rambo. Dlatego bo razem daje Bambo. Nie pamiętam, co daje. Odwrócony krzyż, więc dajcie chwilę, ale wiem, że Goatheada będę musiał spróbować zdobyć. Pewnie tak się nadzieje na kolce. Wow, nie nadziałem się, dobra. Czuję się teraz jak po prostu Isaacowy pros. Ale tak, odwrócony krzyż. Pozwólcie, że szybko tylko zerknę. Bo zastanawiam się, czy to jest to, o czym myślę, czy coś innego. Okej. I tak wiem, że to nieprofesjonalne, ale... Może zaraz znajdę to, czego szukam. Okej, dobra. To nie to, czego się spodziewałem. Ale i tak to wezmę, bo w ten sposób co prawda dużo ryzykuję, mając już tylko 3 harty i nic więcej. Ale tak, latanie i prędkość. A powiem szczerze, z tych wszystkich rzeczy najbardziej mi zależy na prędkości. Mieliśmy naprawdę niską początkową, a przyzwyczaiłem się już do grania na wyższy, więc no. I teraz niestety sytuacja jest taka, że nie możemy grać już na diabelnym żebraczku, ale możemy grać na zwykłym, więc... Miejmy nadzieję, że dostaniemy jedną z jego słynnych rzeczy do... HP up. HP up! Oczywiście. To nie tak, że dostaniemy jakieś beznadziejne coś. Nie, przepraszam, zapomniałem o tym, że jeszcze tutaj I Can See Forever nie żarłem, więc tak. Lost Contact. Dobrze to zrobiłem. Patrzcie teraz, no jesteśmy chronieni przed pociskami z zewnątrz. Prawie, że całkowicie. Po prostu mamy... Okej. Evil Up. Czyli czarne serducho. Plus do tego jeszcze właśnie... Bomby. Bomby będą na pewno potrzebne, po prostu, że mamy klątwę Boba. Okej, dostałem jakieś obrażenia w głupi sposób. Więc to już niestety prawie zniwelowało. Wiecie, nagroda tamta, ale spokojnie. Było warto i tak. I tak, to jest Gerdy Junior, czy Gerdy... Chyba to jest Gerdy Junior. Ja straciłem już tą całą zaletę. No niestety. Nadal uważam, że było warto, bo jednak... No, te kilka bomb może się przydać. Będę decydować o moim życiu. A niestety największa zaleta tego wszystkiego została mi odebrana. Dobra, na szczęście nie muszę się aż tak przejmować nimi. Uciski łatwo zostaną zniszczone przez mój...
ogrom i... O, szkoda, że tego wcześniej nie znalazłem. Bym wtedy pohandlował sobie z diabelnym żebraczkiem, no to tak, tak pięknie. I w sumie jako, że już dostaliśmy tamte całe od niego, weźmy tutaj, będziemy mogli dzięki temu mieć dwa trinkety i... powiem szczerze, nie jest to najlepsze, ale... I tak jestem zadowolony, bo w ten sposób, jeśli już dostaniemy czerwone serce, łatwo będzie odnawiać. Z tego, że to jest takie ostatnie piętro. I tak całkowicie, najbardziej szczerze ze wszystkich szczerych moich wypowiedzi, najbardziej na czym mi teraz zależało, to znalezienie karty Emperor. Albo zdobyć się... nie mam jeszcze tej runy, która pozwala otworzyć przejście. Niestety. Był Echwas, czegoś tak. Na pewno to był Pertro. Jera też nie. Może to był Echwas, naprawdę, ale też. Powiem szczerze, ja nie jestem dobry w nazwach run. Więc tak, pewnie coś ostro pomyliłem. Ale dobra, mniejsza z tym. Idziemy, którędy się da iść. Bijemy naszymi potężnymi tarczowymi łzami. I no. Dobra. Strasznie, oczywiście. I tak. Szczerze powiedziawszy, że nie pogardziłbym jakimś HP-upem gdzieś tutaj leżącym. Wszystko, co mi zwiększy życie, to dając najpierw czerwone serca. Może mnie ocalić przed totalnym zlamieniem. O, jeszcze trafiliśmy na Boba. Tak, jak mówię, wiem, że to jest lenistwo, ale ja na lenistwo mówię Bob i dla mnie to zawsze będzie Bob. Więc tak, trafiliśmy na Boba. Ale na szczęście Bob jest łatwym przeciwnikiem do pokonania i dostaliśmy strength. Dobra. Strength podczas handla z diabołem jest ciekawą rzeczą, muszę przyznać. Pozwala kupić za darmo coś, co normalnie by kosztowało hertz containera właśnie, jednego. To bo w naszym przypadku kosztowałoby to aż 3 soul hearty, co by nas zabiło. Więc tak. Następny handel musi być albo czymś, co odda nam od razu serducha, albo musimy zrobić go jakoś mądrze przy użyciu strengtha właśnie. Ale definitywnie warto będzie go zrobić. Dobra, ale nie przejmujmy się tym teraz aż tak bardzo. Pizzo, bijmy, zabijmy tych wrogów, którzy tutaj są. Okej. Okej, to tego przyspieszenia, żebym się nie spodziewał. I szczerze, mogło mnie zabić. Dobra. Mniejsza z tym jednak. Dotarliśmy do bossa, okej, można teraz tak zczytować system, stanąć w bezpiecznym miejscu nad kamykiem i cieszyć się po prostu z tego, jak powoli będziemy ich eliminować. Dobra. Więc tak naprawdę teraz od szczęścia dzieli nas... Od szczęścia dzieli nas dosłownie jedna karta, okej. Widzę, że znowu nakładka Steam mi się uruchomiła, mimo tego, że wyłączałem ostatnio. Chociaż nie, dobra. Dobra, bez przystępu. Tak, ja się tak zastanawiam, jakim tym ona jest, a przecież ja ją co chwilę wyłączam, bo się wkurzam, że tak, że coś tutaj widać, jak jestem na online, rzadko się na online dlatego. Ale z drugiej strony przy czym uruchamiam po chwili, bo jednak chcę, żeby były achievementy widoczne. Okej, dobra. Mniejsza. Co muszę się skupić, żeby nie umrzeć tutaj na tym gejcie? Bo to byłby wstyd totalny. Zginąć na takim prostym bossie. Box. Dobra, box. Liczyłem coś lepszego. Nie. To jest dużo lepsze. Figuats I Can See Forever oraz Empress. Dobra. Spróbujemy oszukać system ze strengthem. Jeśli się nie uda, to trudno. A, nie ma systemu do oszukania. Dobra, i tak, dzięki diabłom. Ułatwiłeś mi wygranie tego challenge'a. And I can see forever czy strength? I can see forever. W ten sposób będę mógł znaleźć na ostatnim piętrze dzisiejszym jakieś tam nowe nowości. Zastanawiam się, że to chyba są średnie. Dobra, łykamy od razu tabletkę. I mamy bombowego żebraczka oraz diabolicznego. Niestety żaden z nich nie należy do tego gatunku, którego bym mógł teraz z przyjemnością nakarmić. Na bombowego może by mi bomb starczyło, ale... Mogą być mi jeszcze bomby potrzebne. A niestety diabolicznego nie mam, jak nie mam czerwonych serca.
W moim odczuciu po prostu, jak czerwone serce, jestem skłonny oddawać za różne rzeczy. Tak, już handle z diabołem i inne takie rzeczy za Soul Hearty i Black Hearty. O, już jest wysoka cena. Pamiętajcie, czerwone serducho łatwo można odzyskać. A są na te właśnie hard containery też łatwo uzyskać. Naprawdę. Więc nawet dając kontejnera na serducho, czyli pojemnik na serducho, no to jest sporo szansa, że i tak dostaniecie HP upa. A Soul Hearta, mówiąc szczerze, miałem podejście, na których ani razu nie widziałem bombsarki, okej. I bad trip, a bad tripa nie powinienem podnosić. Ale dobra, trudno, już podniosłem. Okej. Okej. Okej, dobra. A tutaj w takim wypadku może dostaniemy Soul Hearty. Oczywiście chciałem powiedzieć, w co ja wierzę, ale faktycznie dostaliśmy to aż dwa. Więc tak, dobrze. Zaraz bliżej zwycięstwa, może. Może nawet nie zlamię. Blokując sobie tym samym wszystkie challenge z Rebirtha. Wiecie, to byłoby naprawdę smutne, patrząc na to, że większość tych challenge, jeśli się nie mylę, w ogóle odblokowywała. Co się nazywało w ogóle? Karty. Znaczy, jakie karty? Karty? Czy karty tam też jakieś były? Wiecie, mi chodziło bardziej o runy. Tak. Runy. A niestety chyba na obecny moment nie mamy żadnych run. Co jest naprawdę smutne. Tak powiedzmy, Jere czy inne fajnie byłoby mieć. Nie mówię, że wszystkie. Ale już dobra. Teraz patrząc, jak zmienili system, że nawet jeśli nie mam odblokowanej runy, a miałaby ona się pojawić po prostu runę szarda, no to lepiej mieć wszystkie niż jakieś nie mieć. Dostać runę, którą wiadomo jak działa, a dostać runę szarda, którą dosyć, że nie wiadomo czym będzie, to jeszcze ma słabszy efekt, no. Ja poproszę jednak to wiadome i silniejsze. Ach, chciwiec. Oczywiście. Oczywiście, że nie mogło zabraknąć niczego kolegi chciwca. To mi tego teraz, powiem szczerze, nie pamiętam, a nie mam czasu, żeby sprawdzać. Ale tak mi zastanawia, czy w ogóle chciwiec był już. Nie, pamiętam, że chyba na wszystkich dotychczasowych spotkaniach naszych z Isaaciem był chciwiec. Jeśli nie, to wow. Ale wiem, że ogólnie mówiąc tak prywatnie, to chciwiec mnie uwielbia i chociaż raz właśnie na dzień, jak gram sobie w Isaaca, to musi się pokazać. Chociaż raz na dzień. Częściej to jest raz na podejście. I najczęściej to nie jest w postaci chciwiec, tylko super chciwiec. Więc ten. Znaczy, muszę przyznać, nieważne, chciwiec, super chciwiec. Dla mnie to nadal chciwiec. Chociaż co. Nawet jeśli niby dalej chciwiec, mówię, że to jedno to samo, to częściej, co ciekawe, tracę pieniądze na zwykłym chciwcu czy na super chciwcu. Ja wiem, dziwne. Ale ja ogólnie jestem noob, nie ogar. I jestem dziwny pod każdym możliwym względem, więc tak. Nie musicie mi tego tłumaczyć. Dobra, i teraz uwaga, uwaga. Zwycięstwo! Dobra. Oczywiście. Jesteśmy minutę za późno. I ile tego mamy? No. O. Dobra, wyhandlujemy ile się da. I dziękuję bardzo, na pół serduszka wygraliśmy. I mamy Echas. Jeśli to jest taruna, o której myślę, to tak. To bardzo fajnie. I cóż, no. Udało się. Udało się po prostu, no nie wiem co więcej powiedzieć. Zdecydowanie jest fajnie, super i w ogóle. I cóż. To by było na tyle. Następne podejście będzie już zwykłym przebiegiem. Szczerze, jeszcze nie wiem, czy będzie to w wykonaniu Ifki, czy Lazarusa, czy Edena. Chociaż prawdopodobnie bym się skusił na Lazarusa i potem odblokować Bethany. Ale tak, jeszcze się zobaczy. A póki co to już naprawdę tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, no i dobra, pamiętam, więc tak. Jeśli wam się podobało, to zostawcie tego lajka, czy chociażby komentarza, albo subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. I cóż, następny odcinek będzie jak będzie. W sumie na obecnym moment nawet nie wiem, czy to będzie dalej w standardowym układzie raz na tydzień, czy jednak. Dobra, jaki raz? Dwa razy. W sumie do tej pory zdecydowałem się publikować challenge'a i przebiega raz w tym samym dniu. Dobra, mniejsza.
Po prostu nie wiem, jak to jeszcze będzie, może się zobaczy, a póki co dziękuję wam bardzo, no i naprawdę już to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!